I witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy tutaj lot Boeingiem 707, a w zasadzie nie lot, tylko właśnie w poprzednim odcinku uruchomiliśmy go sobie. Dopiero tak tutaj skorzystaliśmy z panelu inżyniera i tych wszystkich kontrolek, żeby tutaj uruchomić ten samolot. Stoimy sobie dalej tutaj na lotnisku w Pradze i polecimy do Bolonii we Włoszech. Także ja tutaj sobie teraz zobaczę, gdzie tu się wypchniemy. Środowisko, wyposażenie, mapa i... Tak, będziemy tutaj kowali na pas 24 i wypchniemy się zatem w prawo. Możemy tu jeszcze wziąć Red Griffina. Dostroimy sobie radio ATC w zasięgu, nasze lotnisko. Dajmy sobie ground. Tylko jeszcze trzeba włączyć tutaj audio, ok. Dajmy sobie request taxi. Dobrze, mamy też squawk 2754. OK, możemy kołować i zatrzymać się przed pasem 24, więc podłączmy teraz pojazd wypychający, wypychanie. Tutaj podjeżdża nam pojazd, OK. Tak, hamulec zwalniamy i dajmy sobie tak, nie tak dużo, może minus 7, dobra. No, wypychasz. Okej, troszkę mu to zajęło, ale zabiera się. Może oddalę trochę widok. I wykręcamy. No, tu już ręcznie wykręcam. To wypychanie jest takie podstawowe. Są lepsze we Flight Gear, gdzie podajemy trasę całą. Tutaj tego nie mamy. Okej, mogłem najpierw zwolnić, a później się odpiąć. Okej, i tutaj już samolot nam zaczyna kołować. Dajmy sobie te światła. One są podpisane jako lądowania, ale można przyjąć, że to są też światła kołowania, dlatego że są na przedniej goleni. Tak jak teraz widzimy. A te drugie światła podpisane fixed landing, to one są na skrzydłach, więc można by przyjąć, że to są światła bardziej do lądowania, a te są do kołowania, chociaż obydwa są podpisane jako landing, a nie mamy świateł podpisanych jako taxi tutaj w tym samolocie. Taka ciekawostka. I tak, ustawmy sobie prędkość, limit prędkości tutaj na 250 przy okazji. Tu w rogu widzimy nastaw zawsze. Jak coś kręcimy, coś dotykamy, to przeważnie w rogu jest podpis. No, takie rozwiązanie jeszcze może staroświeckie, bo obecnie mamy też tooltipy jako chmurki tuż przy kursorze. Ale to jest starej daty samolot, nie tylko, że jest z lat 50., ale też jest starej daty, jeżeli chodzi o wykonanie we Flight Gear. Także mamy tu jeszcze takie trochę stare rozwiązania. Dobrze, jak my tu będziemy kołowali? Chyba tu jeszcze prosto i tam w prawo. OK. Więc trzymajmy się linii. Możemy też sobie na autopilocie nastawić naszą wysokość. To będzie 38 tysięcy. OK, tu sobie nastawiamy właśnie wysokość. To jest też reset, żeby zresetować do zera. OK, ja tu sobie kołuję w prawo teraz, OK. Może troszkę dodajmy gazu.
No i kołujemy. Kołujemy dalej prosto, widzę, i taki tam już będzie też równolegle do lotniska. Także jesteśmy na dobrej drodze. Sprawdźmy hamulce. Dobrze, hamuje. No tu jakieś nierówności ma na drodze. Fajnie zrobili dźwięk, fajnie to wszystko skrzypi. Także dźwięk jest oddany bardzo fajnie. Jeszcze nie wiem, czy włączyłem te emergency. Dajmy arm uzbrojone. OK. Dobrze, i tutaj prosto. Jesteśmy coraz bliżej progu pasa. Zwróćcie uwagę na ten zegar, jak on się fajnie tutaj kołysze. Także fajnie to jest zrobione. No, widzimy, jakiś samolot nam podchodzi do lądowania. Gdzie on wylądował? On wylądował na trawie. Aha, chyba wiem dlaczego, bo to lotnisko no jest troszkę zepsute. Jak można zobaczyć, ILS-y są z boku narysowane na mapie. Dobrze, my tu już przyhamujemy. Bo mamy próg pasa. Dobrze, zobaczmy, czy jesteśmy już, możemy się zgłosić do tower. I nie mamy jeszcze startu. Widocznie musimy podjechać jeszcze bliżej. Więc podjedźmy trochę bliżej. No tutaj Red Griffin ma pewne strefy i... Ale to mamy jeszcze drugą linię. Może przed tą drugą trzeba się zatrzymać. Tak, mamy. Ready for departure. Dobrze, mamy line up and wait. Więc wtaczamy się, dajmy wszystkie światła, stroby też. Dobrze, klapy mam. OK. I te sloty też są włączone, OK. OK, ciśnienie dobre. Mamy clear for takeoff. Więc startujemy, upewnię się jeszcze, jak tam szybko jeszcze planowanie lotu, OK, mamy. Chociaż dajmy sobie może już kolejny punkt, jump to. Dobra. Dobrze, pas czysty, także zwiększamy ciąg i startujemy. Około 130 węzłów możemy podnosić. Co można sobie przeczytać tutaj. Dobra. Z
120 węzłów, 130 rotate. Dobrze, i tak około przy 140-50 mi się dopiero podniósł. Gear up. Okej, podwozie idzie. Dobrze, schowajmy też klapy. I włączmy autopilota na GPS-ie. Włączmy też IAS, czyli żeby kontrolował nam przepustnicę. Tak, tutaj VS sobie ustawił dosyć wysoko, już OK. I wzbijamy, tylko tak, tu mi ustawił teraz 7000, nie wiem czemu tutaj pozmieniał. Dajmy mu od razu 20, 38. No i tu zostały takie drobne. Tu trzeba przytrzymać prawym, znaczy nie prawym, środkowym myszy, żeby to zbić do zera sobie na przykład. Jeszcze dwa, dobra. Ok, wykręca w lewo autopilot, także wygląda na to, że wszystko zgodnie z planem. Tak jest. Ok, też dostaliśmy zbijanie na 3800. Znaczy na 38 tysięcy. Tutaj mamy fajny dźwięk tego trymera, nam tak klekocze. Dobrze, mamy 5000. W sumie nie wiem, jaki to jest transition level, ale podejrzewam, że coś koło 6-8 tysięcy. Ale tak, zobaczmy sobie, co tutaj trzeba dalej zrobić, jeżeli chodzi o checklistę. Bo teraz mamy during fly, landing, aha, właśnie, trzeba wyłączyć. Gdzie to jest? Zasłania mi teraz. Tak, wyłączamy te sloty tutaj. Tu mamy wszystko dobrze. Ogrzewanie teraz szyb dajemy na wysokie. Jodampera włączamy, gdzieś on był tutaj. Ok. No i wszystko jest zrobione. Essential power selected. Cabin altitude check. Crossfit valve check. Transponder. A, transponder można dać jeszcze w pozycję alt. Landing lights, taxi lights. Ok. I QNH. I control lights, dobra. Wszystko wygląda ok. Prawie mamy 10 tysięcy. Zobaczmy sobie presuryzację, wygląda ok. Wysokość kabiny rośnie. Air conditioning działa. Żadnych ostrzeżeń nie ma. Jeżeli chodzi o paliwo, to pamiętajmy, zaraz będziemy sobie tutaj operowali też tymi zaworami. Ale to jeszcze chwilkę, mamy 10 tysięcy, więc możemy wyłączyć światła lądowania. Tu wyłączę też stroby i światło ogonowe i zmieńmy ciśnienie na standardowe 2992. Niewielka różnica, ale jednak takie procedury. No i możemy zwiększyć prędkość, dajmy sobie ogranicznik da 300. Niech nam tutaj wzbija i się rozpędza. No i właśnie, jeżeli chodzi o awionikę tego samolotu, no jest dosyć przestarzała. Dajmy Y, żeby schować wolant.
Ale tak, tu mamy właśnie prędkościomierz w węzłach, tu mamy też prędkościomierz w liczbie Macha. Tutaj no piątka nie oznacza, że mamy 5 Macha, tu mamy 0,5 Macha. Także nie powinniśmy dobijać do dziesiątki, co oznacza właśnie jednego Macha. Tak, to nie jest samolot naddźwiękowy. No i typowe właśnie kontrolki, jak właśnie do nawigacji. Żyroskopowy wskaźnik kursu, tu mamy korbkę do nastawy kursu. Mamy też korbkę do nastawy headingu, tu z shiftem działa szybciej, ok. Także ten heading też jest do autopilota oczywiście, jeżeli sobie włączymy trzymanie headingu na autopilocie, to tutaj będzie tutaj trzymał samolot nasz nastaw. No i vertical speed, prędkość pionowa. Tutaj też mamy małą strzałeczkę, którą sobie regulujemy i możemy sobie regulować w trybie pracy tutaj VS. Możemy regulować sobie tą prędkość pionową i teraz widzimy, że właśnie samolot ją zmienia wedle naszego nastawu. Ale dobrze, dajmy 2300 może, jak było. Chociaż teraz coś ten autopilot bardzo mocno nam to zmienił. Ale okej, wzrasta. Tu mamy DME, który nam mierzy odległość do kolejnego punktu na trasie, jeżeli chodzi o właśnie tutaj nawigowanie po GPS-ie. I tu mamy wybrać, możemy wybrać jeszcze źródło, czy to będzie dostrojone do NAV 1, czy do NAV 2. Tu widzimy teraz inne dystanse, ale w moim przypadku prawidłowy jest NAV 1, dlatego że mamy nawigację po GPS-ie. I jeżeli damy sobie... czego ja szukam? Aha, planowania lotu. Jeżeli damy sobie ten planowanie lotu, to też zobaczymy, ten dystans do następnego punktu jest 11 mil morskich i to się pokrywa właśnie z tym. Więc to jest no ta sama wartość po prostu. Oczywiście jakbyśmy nawigowali do jakiegoś radia, to do radiolatarni, to byśmy mieli wtedy dystans do tej radiolatarni, a nie do punktu na trasie wedle GPS-a. A tutaj z tej strony mamy nastawy naszych trymerów, tak? Trymowanie steru kierunku, lotek i steru wysokości. I tutaj ster wysokości jedynie troszkę nam się zmienia, jak widać, bo tutaj ciągle autopilot kręci nam tym kołem. A tu mamy wysokość wedle radaru, czy też radiową. I ją trzeba sobie włączyć tym przełącznikiem, ale to bardziej się przydaje podczas lądowania, gdzie właśnie to też sobie nastawiamy wysokość decyzji. No tutaj tym pokrętłem. Żeby tam dać sobie, nie wiem, 200 stóp. No tu mamy jeszcze teścik. Szaleństwo, wszystko wyje, wszystko buczy. Ok, jeżeli chodzi o wysokość, to też mamy tutaj wysokościomierz w metrach. I teraz mamy 6 km i 200 metrów nam idzie. Ok, wykręcamy. A możemy też sobie stoper uruchomić na tym zegarku. I co zauważyłem, ten stoper się chyba tylko uruchamia, jak samolot wystartuje. Także nie można go chyba na ziemi uruchomić. Tutaj mam też ukryty kompas magnetyczny. Fajna jest animacja, tutaj możemy go schować i pokazać. Koło 21, tak, zgadza się. I tu jeszcze pierwszy oficer ma troszkę więcej zegarów, on tutaj ma jeszcze air temperature, czyli temperaturę na zewnątrz, jest prawie minus 30 stopni na zewnątrz. Mamy też total air temperature, czyli tutaj mamy minus 28. No to się mniej więcej pokrywa z tym air temperature. I mamy ilość wylatanych godzin, 10 godzin, 18 minut. I tu nawet widać, że ten licznik się zmienia też. Co tu jeszcze mamy? Mamy zegar też tutaj, tu mamy też zegarek. Mamy pewnie też jakieś stopery. Tak, leci tutaj sekundnik, reset do zera, stop, start, no okej. No i autopilot. Autopilot jest tutaj ten oryginalny. Teraz jesteśmy w trybie GPS, to jest ciekawe, bo tutaj oryginalnie to jest tryb NAV, czyli inercyjna nawigacja. Ale twórcy tego samolotu widocznie nie odwzorowali inercyjnej nawigacji i dali po prostu zwykły GPS, tak jak mamy w tych nowoczesnych już samolotach. Co to nawet widać, że jest NAV przekreślone i tak, mamy plakietkę Flight Geara i napisane jakby odręcznie GPS. Ciekawe rozwiązanie. Fajnie to nawet graficznie zaprezentowali. No ale takie małe oszustwo, można powiedzieć, tak? Bo w tym samolocie nie było GPS-a.
Coś tu nam mówi, żebyśmy zmienili CTR. OK. No i tu mamy tryby pracy. Kolejne jak heading, czyli trzymanie headingu wedle tutaj nastawy na tej tarczy. I to jest to samo, jakbyśmy kliknęli tutaj ten przycisk heading wtedy. Mamy tryb man, to jest jakby domyślny tryb dla autopilota, on się uruchamia w tym trybie. I to jest po prostu leć prosto, trzymaj skrzydła tak poziomo i leć przed siebie. I w trybie manualnym możemy wtedy używać tego pokrętła, żeby zakręcać. I możemy też używać tej rolki, żeby tutaj tak kierować samolot w dół czy w górę. Mamy dalej tryb log VOR, to jest radionawigacja do VOR-a albo na localizer, na ILS-a i to jest równoznaczne z tutaj wszystkim NAV. No tu jest taki miszmasz, tak? Bo tu mamy NAV jako właśnie radionawigację, GPS jako nawigację po naszej trasie. A tu takim odpowiednikiem tej radionawigacji jest VOR-log. I dalej mamy Glide Slope Auto i Glide Slope Manual. Glide Slope Auto to jest odpowiednik tutaj Approach, czyli po prostu utrzymuj mi tak ścieżkę schodzenia. A Glide Slope Manual to wygląda mi na to, jakby trzymał tylko Localizer, a Glide Slope'a musimy sobie ręcznie łapać. Taki dziwny tryb tutaj, ale też nie wiem, czy dobrze jest odwzorowany, jeżeli chodzi o ten samolot we FlyGear. No i tu mamy w ogóle włącznik autopilota. W tej chwili autopilot jest włączony, ale tutaj jest to odpowiednik tego przycisku AP oczywiście. I mamy też przełącznik ALT, czyli utrzymuj mi wysokość, na której obecnie się znajduję i to jest oczywiście odpowiednik przycisku tutaj ALT. Także tak wygląda tutaj autopilot. A my sobie zobaczmy paliwo, bo żebyśmy tutaj nie stracili... Tak, tu już mamy dosyć mało paliwa w tych zbiornikach 1 i 4. Dlatego zróbmy tu sobie crossfita, żeby tutaj przelać paliwo z zbiorników rezerwowych. No i właśnie teraz widzimy, że te zbiorniki 1 i 4 nam się napełniają. Tutaj tak kręci się wskazówka w prawo, czyli zbiornik się napełnia. A tu paliwo powinno schodzić, tylko tego nie widzimy, bo nie mamy tych małych zegarów. Ale możemy zobaczyć po wskazówce, że ona opada. Tak, ta też. No i tutaj z paliwem właśnie trzeba się pilnować, niestety. Dajmy sobie tutaj paliwo i ładunek jeszcze. O, widzimy, że już rezerwowa czwórka i jedynka prawie pusta. To by się zgadzało, ok. I dopełniliśmy sobie zbiorniczek 4 i... Nie 4, tak, 4 i 1. Do tutaj 1500 funtów. Także na jakiś czas nam wystarczy, ale później będziemy musieli odpalić tak drenowanie centralnego zbiornika, żeby nam tego paliwa starczyło. Na razie jest ok. Dobrze, wysokość 33 000. No i mamy sztuczny horyzont tutaj. Też zobaczymy igły do ILS-a, będą nam się wyświetlać. Czyli nasz localizer i glide slope. Może za ostro już tutaj idę, bo tracę prędkość. Zejdę na... No niech będzie 1600 wzbijanie. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje na zewnątrz, jak to wygląda. Mamy tutaj pilotów. No, załoga składała się z czterech osób, chociaż czwarty niewiele robił, chyba. Może na zastępstwo. No i te silniczki, zobaczcie, jakie one są małe i średnicy, bardzo fajne silniczki. Obecnie wręcz śmiesznie to wygląda. Takie maleństwa. Dobra. Tu mamy też animowane tak spalinki oraz jest zapłon w środku. Dobrze, zobaczę sobie na mapie, gdzie my tu jesteśmy. No
No, jeszcze sporo drogi przed nami. Tutaj w tym samolocie nie mamy awarii, więc żadnych awarii za bardzo włączyć chyba się nie da. Ale jest też fajnie zrobiona katastrofa, bo zapala nam się wtedy silnik, jak się rozbijemy, oraz wysuwają się z drzwi no, takie zjeżdżalnie ewakuacyjne. Także też ma taki samolot takie smaczki. Tu możemy sobie wezwać załogę, stewarda, tutaj zrobić jakąś uwagę, też wezwanie dla też stewardów załogi. Mamy karteczkę ze skłokami, możemy sobie podejrzeć, jaki skłok można ustawić, w jakich okolicznościach. A tu mamy emergency flap i możemy sobie tutaj włączyć awaryjne sterowanie klap. Podejrzewam, że to jest po to, jakby ta nam dźwignia tutaj oryginalna, no ta standardowa, nie działała. I wtedy możemy sobie tutaj przełącznikami klapy podnosić albo opuszczać i mamy dwa rodzaje klap, wewnętrzne i zewnętrzne. No to jeszcze mamy chyba awaryjne sterowanie sterem kierunku i spoilerami. Także takie rzeczy tutaj są. Są wycieraczki, można sobie włączyć wycieraczkę. I szybciej, jeszcze szybciej. Zaparkowana. I off, wyłączona. I mamy też zaanimowany taki płyn, jakby spryskiwacz na szyby, przeciwkodeszczowy. I rzeczywiście no to się to coś się nakłada na tą naszą szybę. To jest jakby ten ślad po wycieraczce, można powiedzieć, też użyty. No ale jest animowane dla obydwu tutaj szyb. No także spoko, całkiem fajnie jest ten samolot wymodelowany. Ma te fajne takie smaczki, jak właśnie ten zegarek, który nam się tutaj kołysze, jak ta książka. I mamy też radar pogodowy. Włączę go tutaj, tak, trochę przepustnica zasłania włącznik, ale mamy radar. O, cóż to za alarm. Tak, tu mamy ostrzeżenie, włącza nam się lampka, tylko nie wiem, o co chodzi, więc idziemy na panel inżyniera. Patrzymy, co się tam tu świeci. O, tu się tam świeci u góry. Tak, to jest overspeed trip, czyli za szybko lecimy. Bo rzeczywiście ja tam zostawiłem dosyć wysoko. Tak, mamy już w liczbie Macha 0,9. Więc zejdźmy sobie z prędkością. Dajmy na przykład 290. O tak, lampka już zgasła, więc powinno być ok. Tak, lampki się zgasiły. No więc mieliśmy overspeeda, tak? Tak, tutaj ten samolot nas informuje o overspeed. Dosyć tak nietypowo niestety. I tutaj nie mamy właśnie na prędkościomierzu fajnych ograniczników, jak to mamy współcześnie, że mamy tą taśmę, gdzie widzimy, w jakich zakresach powinniśmy latać. Też, żeby nie przeciągnąć, tutaj na przykład też nie wiemy, z jaką najniższą prędkością za bardzo latać, więc no jest troszkę ciężej. Tak, mamy już wysokość przelotową 38 tysięcy, chociaż tak nie do końca mi dociągnął te 38, ale można powiedzieć, że jest ok. No i radar, właśnie tutaj patrzyliśmy na radar pogodowy. No jeszcze nie uświadczyłem tutaj latania w burzy, więc nie wiem, czy on rzeczywiście pokaże te chmury burzowe na tym radarze. Ale pokazuje też te kropeczki, tylko o właśnie, jak pokręcimy range'em, pojawiła mi się jedna kropeczka. I to jest prawdopodobnie samolot sztucznej inteligencji chyba. Przynajmniej tak powinno być. Znowu mamy prędkość. Czy to tym razem co innego? Tak, też prędkość. Więc zejdźmy jeszcze bardziej. 280. Dobrze, alarm zniknął. No dziwnie się ten autopilot zachowuje, bo jak zbiłem prędkość, stracił wysokość, nie utrzymał jej. Teraz pewnie musi nadrobić tą wysokość, tak? No autopilot, trzeba uważać na niego. On troszkę tak przestrzeliwuje, ale później koryguje.
No nie jest najlepszy, nie jest najlepszy niestety. Czy tutaj nasz radar coś jeszcze pokaże, jak zwiększę range? Nie, tylko tę jedną kropeczkę pokazuje. No dobra. Tak, także też fajny bajer. Nie wiem na ile to działa, czy tylko taki bajer graficzny, ale mamy też radar. Dobrze, wyłączmy go. Gdzie tam jesteśmy? Dobrze, przyspieszę sobie czas, żeby tyle nie czekać. Kontrolujmy też paliwo, bo to dosyć ważna rzecz, żeby nam silniki nie zgasły. Wyposażenie, paliwo i ładunek. No jeszcze paliwo jest. Ale może dobrze mieć to sobie gdzieś na boczku, żeby nie przegapić, bo już w sumie no main 4 ma najmniej paliwa, main 1. A zróbmy już crossa. To znaczy użyjmy paliwa w zbiorniku centralnym, tak? Bo tak jak mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, zobaczmy, że zbiornik centralny w ogóle nie jest drenowany, tak? A dzieje się tak dlatego, okej, okay, raz, że możemy zrobić crossa, ale nawet jak zrobimy crossa, to zbiornik centralny, tak, ciągle stoi w miejscu. Paliwo z tego zbiornika w ogóle nie ubywa. A dzieje się tak dlatego, że dla każdego zbiornika paliwa mamy włączone pompy. Więc żeby pobierać paliwo ze zbiornika centralnego, musimy wyłączyć pompy z innych zbiorników, do których chcemy te paliwo ze zbiornika centralnego wlewać. I oczywiście zostawiamy pompy dla zbiornika centralnego. Więc użyjmy sobie, znaczy wyłączmy pompy tutaj dla tych zbiorników 1 i 4. My teraz widzimy, że do tych zbiorników paliwo się wlewa. I ze zbiornika centralnego tutaj widzimy, że paliwa ubywa. I to też mamy potwierdzenie, że te małe zegary nam się kręcą, tak? Tutaj mały zegar się kręci mówiąc, że w lewo, czyli paliwa ubywa. Tu się kręci w prawo i tu w prawo, czyli paliwa przybywa. Czyli w ten sposób możemy sobie właśnie przelewać paliwo. Te zawory są teraz niepotrzebne, bo na razie tych nie używamy. Ale w sumie jak nam się tutaj paliwo troszkę wyrówna, też do tej samej ilości co w zbiorniku 3 i 4, 3 i 2, to będziemy mogli też zacząć wlewać paliwo do zbiorników 2 i 3. Więc przyspieszę sobie trochę czas. Ale też trochę potrwa, zanim to się przeleje. Dobra. To niech na razie się tu nam przelewa. I lecimy dalej. Mamy brak terenu. No niestety. Dziura terenowa. No niestety takie jeszcze mankamenty ma Flight Gear, że tego terenu nie zawsze wczytuje. Mam nadzieję, że się wczyta przy lotnisku. Gdzie my tu jesteśmy, że nie mamy terenu? Mapa w przeglądarce, nie przeglądarce. Dajmy sobie mapę Canvas. OSM. Okej, okay, tak już na granicy z Austrią nie ma. W sumie w Austrii nie ma terenu. No niedobrze, niedobrze z tym terenem. Pustka terenowa.
całkiem wysoko lecimy, niebo dosyć ciemne. Czuję się, jakbym na morze wypłynął i szukam lądu, a lądu przed nami nie widać. Dobrze, co my tu mamy za ostrzeżenia, za lampki? Tu mamy speed breaki. Jeżeli sobie użyjemy speed breaki, to te światełka na zielono się zaświecą. Tu mamy niskie ciśnienie oleju w silnikach 1, 2, 3, 4. I to przeważnie oznacza, że silnik nam zgasł. Jeżeli będziemy mieli te niskie ciśnienie oleju. Tu mamy użycie slotów. Wskaźniki klap. Tam mamy jeszcze ostrzeżenia. To jest chyba podwozie, a tu było... Co tu było? Tu było... A, że drzwi są otwarte. Tak, drzwi podwozie. Zielone lampki do podwozia. O, o, wczytuje mi się teren. Także jesteśmy nad Alpami. Jeżeli chodzi o paliwo, powoli się wyrównują te zbiorniki. 1400, 1900. To 1500, 1900, ok. Prawie się wyrównują. Właśnie pilnuję tego, żeby wyrównać, żeby w końcu zacząć przelewać paliwo też do trójki i dwójki. Trochę niefajne jest to, że to jest na... Znaczy, mogło być tutaj od jedynki, a nie od czwórki się zaczynać, tak? Mówi się 1, 2, 3, 4. Nie wiem, czy to jest odwrócone. Jakby intuicyjniej byłoby dla mnie patrzeć na to i odczytywać. Tu mamy też przycisk leveling, czyli wyrównanie poziomu tego paliwa. Mógłbym go użyć, ale nie będę tak oszukiwał, że tak powiem. Ale bardzo fajnie, że dodali te przyciski, bo w ten sposób też można sobie łatwo tankować, czy właśnie tak za pomocą tego przycisku, jak pokazywałem w poprzednim odcinku, można sobie ustawić tak standardowy załadunek całego samolotu pasażerami i bagażem. Dobrze, mamy Alpy. Zobaczmy na tej mapce, gdzie jesteśmy, tak w połowie drogi ponad, więc niedługo zniżanie, ale jeszcze trochę, może przy tym punkcie, przed tym punktem, to jest punkt WIG, można by rozpocząć zniżanie. Dobrze, zbiorniki prawie równe. Mamy też teren. Dobrze, 1800 i 1700, 1600, 700, prawie jesteśmy wyrównani ze zbiornikami, więc możemy przejść do panelu inżyniera. Teraz otworzymy zawory i zaczniemy też przelewać paliwo do zbiorników 2 i 3, czyli wyłączyłem pompy w każdym teraz głównym zbiorniku 1, 2, 3 i 4, a pompy działają tylko w zbiorniku centralnym. I to oznacza, że teraz crossfeedy są potwierane, czyli zbiornik centralny, tak, paliwo ze zbiornika centralnego przelewa nam się do każdego głównego zbiornika, czyli 1, 2, 3 i 4. No i dzięki czemu powinniśmy tutaj napełnić sobie każdy zbiornik, a tak zbiornik centralny zostanie wydrenowany do zera. I tu jest pułapka, kolejna pułapka, bo jeżeli zbiornik centralny wydrenuje nam się do zera, a my mamy ciągle wyłączone pompy, zostawimy ciągle wyłączone pompy dla silników tutaj 1, 2, 3, 4, dla zbiorników 1, 2, 3, 4, to paliwo nie będzie pompowane do silników i silniki nam zgasną. I to jest kolejny mankament. I
No i nie dziwię się, że był potrzebny tutaj do tego inżynier pokładowy, który się tym wszystkim zajmował i to wszystko pilnował. No my mamy trudniej, bo tutaj obsługujemy ten samolot w pojedynkę. No ale też musimy o tym pamiętać, tak? Teraz musimy pamiętać, żeby... No w sumie, gdy zbiornik centralny będzie się nam zbliżał do zera, to żeby włączyć pompy, które żeśmy teraz powyłączali. Bo inaczej zgasną nam silniki. Także... Także jest co pamiętać. Czuję się trochę, jakbym Concordem latał i też tam trzeba było tymi tak zbiornikami operować. A tymczasem przyspieszymy sobie lot, żeby długo nie czekać i lecimy dalej. Możemy tutaj może się do wora też nastawić. Dajmy sobie... Wybierz lotnisko. Jaki tam był nasz kod lotniska docelowego? Lipę. Search. No co jest? Search. Tak, jest Bolonia i... Wiatr zmienny teraz mamy. No to dobrze, spróbujemy wylądować na 12. Czyli mamy naszą częstotliwość do ILS-a 108,90. I tu mamy na V1, nastawiamy 108,90. OK. Nastaw jest i jeszcze pamiętajmy, żeby włączyć sobie to radio na V1. Inaczej nie odbierzemy tutaj sygnału z radiolatarni, czyli z naszego lokalizera. No i po prostu nie będziemy mogli w ogóle wylądować za pomocą ILS-a. Sobie włączysz może mapę, żeby też kontrolować bardziej, gdzie jesteśmy. Bo niedługo zniżanie. Zobaczmy, jak tam nasze odległości tu wyglądają. No ale teraz bujnęło. Jakiś wiatr jest. Tak, zostało nam 36 do kolejnego punktu. A później jeszcze 46 i 18 i mamy wysokość 400. No to myślę, że można zniżać. Można zniżać, żeby zdążyć, więc zejdźmy sobie może na razie na 8000 sobie zejdziemy. Zbijemy też prędkość. Dajmy 250 od razu. Dobrze, autopilot wyhamowuje i zniżanie możemy mu nastawić 2900, mam teraz nastawione, dobra. No ale coś nie słucha się tego zniżania, a bo nie mam VS trybu. VS. I teraz stara się zniżać tak, jak mu zadałem, tylko zobaczymy, czy będzie mógł ze względu na prędkość. I tu jeszcze możliwe, że w panelu inżyniera presuryzację, bo tu mieliśmy na take-off, można chyba dać na landing, land. Tak, i teraz ciśnienie nam schodzi. Bo bez tego ciśnienie w kabinie zostałoby na tym wysokim poziomie, co by było no, tragedią dla ludzi. Przy wysiadaniu z samolotu mielibyśmy, no... Mocno byśmy ucierpieli. Dobra. Także pamiętajmy, że przy zniżaniu przechodzimy na landing. I schodzimy.
Jak tam nasz krajobraz? Chyba Alpy, tak, Alpy się kończą. My zniżamy, no prędkość zniżania jest może 2500 teraz. Coś ciężko mu teraz uzyskać właśnie mój zadany, moją zadaną prędkość, więc może go troszkę wyhamujmy. Chociaż on dokłada przepustnicą, to nie ma sensu. To nie ma sensu w takim razie, dobra. Dobrze, zbiornik centralny, no widzimy, że paliwa jest całkiem dużo jeszcze, więc możliwe, że dolecimy bez potrzeby pilnowania, ale trzeba mieć to na uwadze. Zobaczymy, jak to jeszcze się okaże. Coś nie widzę terenu, ale jest teren. Mała widoczność. No ten zmienny wiatr mnie niepokoi trochę w tej Bolonii. Może być ciężkie lądowanie, ale są trzy węzły tylko wiatr, więc nie jest silny. Dobrze, zostało nam 45 mil morskich do punktu Bamek. Mamy wysokość 24 tysiące. Mam nadzieję, że zdążę się zniżyć. Dobrze, przyspieszmy czas. Chyba, że jeszcze mu zejdziemy z prędkością 240, 230 i dajmy 220. Może zwiększmy zniżanie 3000, no 3300 niech będzie. No i dobrze, mamy 8000, więc może zejdźmy jeszcze niżej. Zejdźmy na 6000. I tak, włączmy światła, bo jesteśmy na 10000. Stroby też sobie włączę i tylne światełko też. I nasze ciśnienie w naszym tutaj lotnisku docelowym w tej chwili wynosi 1016, więc tak też sobie ustawmy. Jest 1016. Tu już nie musimy tak ostro nurkować, troszkę go podnieśmy. Zbiornik centralny, paliwa jeszcze całkiem sporo, więc chyba dolecimy na tym paliwie bez potrzeby włączania pomp.
Tak, widzimy też, że złapaliśmy sygnał z ILS-em. Radyjko nam pika kodem Morsa, ale tu mam też potwierdzenie na mapie FlightGeara, że mamy ten jasny niebieski kolor, który nam oznacza, że właśnie do ILS-a jesteśmy dostrojeni, więc tutaj też nam zapala się lampeczka. Więc jest ok. Tu jeszcze zapomniałem dać no smoking i zapiąć pasy pasażerom. Ok. Mamy 6000. No i dobrze, na razie sobie tak przelećmy kawałek. Bo 4000 mamy mieć bodajże chyba w tym punkcie. 12-12. Zobaczmy sobie. Tak, 12-12 mamy mieć 4000. No w sensie nie możemy zejść niżej, ale możemy być wyżej. Więc ja sobie zejdę na te 400. I tak, prędkości do lądowania. Dajmy sobie mapa, czy paliwo i ładunek. Aha, tutaj już mamy otwarte. Nasza waga 191 tysięcy funtów. Więc możemy sobie zerknąć w pomoc, żeby zobaczyć, jak lądować. Lądujemy na pełnych klapach, 50 stopni plus sloty i nasza waga... Ok, to będzie ten środkowy przedział. No, czyli prędkość podejścia powinna być 140 węzłów. Touchdown robimy 120, max 130 węzłów. Ale te z doświadczenia wiem, że te 140 węzłów to będzie chyba za szybko przy podejściu. Ja bym utrzymywał coś może 160, 150 chyba, no minimalnie. Bo przeciągniemy po prostu. Więc myślę, że 160 będzie bezpiecznie. Ok, 400 prawie mamy, jeszcze troszkę zniżamy. O, wow, pokazał się teren. Pokazały nam się już chyba też wskazania ILS. Te właśnie igły czerwone. Ale jeszcze nie jesteśmy na prostej, więc nie zważamy na to na razie. Paliwo, zbiornik centralny. Jeszcze dużo paliwa, 5000. Więc operacji włączenia pomp chyba nie wykonamy. Może to i dobrze. Bo tutaj w kluczowym momencie lądowania jeszcze tutaj trzeba byłoby się na panel inżyniera przełączać. Dobrze, wykręcamy sobie tutaj. Co on tu zrobił? Zniża. No i ustawił wysokość 2100. Ciekawe dlaczego, ale dobrze ustawił. Zmniejszmy prędkość. Ale dobrze ustawił 2100, bo tak właśnie było, jeżeli chodzi o minimum. Tak, 2100. No ciekawe, że zrobił to sam. Ja mu nie kazałem. Dobrze, dajmy nawa.
A, teraz jest glide slope, ok. Ta zakratkowana kreska nam znikła. Zakreskowana i jak mamy glide slope, możemy w sumie też dać approach. Więc dajmy mu approach. Ok, tam jest lotnisko. Także ustawia nam się, zbiornik centralny jest spoko paliwa, więc powinno wystarczyć. I mamy approach, więc powinniśmy złapać glide slope'a zaraz. Ciekawe, czy ta lampka się tu zapali, glide slope. Wygląda, że chyba nie. Jeżeli chodzi o klapy, tu mamy też prędkości, kiedy wysuwać dane klapy. Teraz mam 200 węzłów, mogę spokojnie 14 i 25 wysunąć. Więc wysuwamy. Aha, uzbroimy tu jeszcze oczywiście sloty. Też muszą być. Dobrze, wysuwamy dalej na 25. I schodzimy z prędkością. Dajmy 180. I wysuńmy podwozie, klapy. Klapy na maksa. I zejdźmy z prędkością 160 dajmy. Tak, zbiornik centralny 4300, więc spokojnie wystarczyło. Póki co, ale paliwa jest na styk. Ewidentnie chyba za mało ten online planer mi pokazał tego paliwa. Jest tak, myślę, na styk to paliwo. No i tak, tutaj autolenta nie ma, więc sadzamy samolot samodzielnie. Możemy jeszcze wysokość tutaj radarową sobie wskazać, ok. Więc wyłączamy autopilota i sadzamy go sobie manualnie. Dobrze, ciąg. Trochę chyba za dużo mam jednak prędkość. Wylądowaliśmy, Ctrl B, delete. Ctrl B, czyli spoilery, delete, czyli ciąg wsteczny. I hamulce kół. Tutaj już ręcznie hamuję. Tu chyba nie ma autobrejków, bo nie zauważyłem, żeby były autobrejki. Dobrze, hamujemy, hamujemy. Tu widzimy, jak to wszystko wygląda. Są spoilery. Rewersy też są. Bardzo ładnie. I hamujemy, hamujemy, bo nam się pas kończy. Dobrze, rewersy wyłączamy. Ctrl B, sloty, znaczy spoilery też. Chowamy. I tu by trzeba było sobie zjechać. Może tu sobie właśnie zjedziemy. Zwalniamy pas. Dobrze, światła lądowania wyłączmy i stroby też. Światło ogonowe też. No, zatrzymałem się prawie. Dawaj, dawaj do przodu. A co ja, rewersy mam jeszcze, o co chodzi? Czy ja mam rewersy? Tak. Wyłącz je. Hmm.
No i tutaj też możemy sobie włączyć już APU. Teraz nie mam pojęcia, o nie to, nie mam pojęcia, gdzie kołuję. Także to jest cudowne. Tak, zatrzymałem się. Dobra. No i możemy tu po prostu gdzieś, można tą płytę sobie podjadę. I APU odpalone. Tak, ciśnienie w kabinie. Jak nam tu zeszło? Bo jest całkiem duże. Dobrze, wtoczę się po prostu tutaj i sobie zaparkujemy. O, jakieś drzewa są jeszcze. Niedobrze. Na płycie rosną drzewa. Ale dobrze, tu sobie zaparkuję. No ciekawe, drzewa nam obrodziły tutaj na płycie. Dobra. Hamulec postojowy. Wyłączmy wysokość radarową. No i tak, udało nam się z tym paliwem. Nie trzeba było już tutaj się martwić o to, że nam silniki zgasną, bo zbiornik centralny miał wystarczającą ilość paliwa. Ale tak jak mówiłem, gdyby były problemy, w sensie takie, że zbiornik centralny miałby już bardzo mało paliwa, to musimy włączyć wtedy pompy dla tych zbiorników. Dzięki czemu silnik teraz zużywa, no po prostu zużywa paliwo ze swoich zbiorników. Co jest potrzebne, żeby paliwo przepływało do silników, gdy zbiornik centralny by nam się opróżnił. Ale dobrze, możemy się tutaj zacząć wyłączać z tym samolotem. APU działa, więc możemy odciąć silniki. Czyli po prostu... No, tu jeszcze się... Dajmy sobie, że mamy źródło teraz APU. I tutaj też APU. I wyłączamy po prostu, odcinając paliwo. Silniki wyłączone, więc światło beacon możemy wyłączyć. Tutaj też światło kołowania wyłączymy. Anti-ice można wyłączyć. W sumie też nie wiem, czemu ta instrukcja tutaj każe cały czas trzymać anti-ice, zwłaszcza skrzydeł i silników. No ale tak to jest w instrukcji, więc dajemy tutaj jeszcze transponder na off. Jodampera też możemy wyłączyć. Emergency lights możemy dać off. O, jest off. Można odpiąć pasy. Tlen na off. Dobrze. Czy coś jeszcze trzeba zrobić? Tu możemy też wyłączyć DMI. Możemy wyłączyć radia. Możemy wyłączyć tutaj sloty. Klapy. Klapy do góry oczywiście. Dobrze, idą klapy. No i to w zasadzie też możemy wszystko powyłączać. No niestety nie mamy tych checklist do wyłączania samolotu, więc zrobię to tak mniej więcej, jak żeśmy włączali. Więc ogrzewanie paliwa wyłączamy. Presuryzacja, tutaj man. Tutaj open. No tutaj temperatura. Tutaj tego nie ruszałem, ale widzę, że się tutaj świeci lampka fault. Można było może sobie ustawić na automat 24. Tak, teraz ciśnienie mamy, tak, mamy prawidłowe. Ciśnienie w kabinie, dobra. Tutaj kompresory, no już nie działają, dobra. Ja je teraz uruchamiam. Są wyłączone. Wyłączamy tutaj te zawory. Wyłączamy paki.
Wyłączamy RAM R. No i paliwo. Wyłączmy CrossFit. Wyłączmy pompy. Ciśnienie nam spada. I wyłączmy jeszcze te zawory. OK. Tak, tutaj chyba wszystko. Hydraulika. Już żeśmy klapy pochowali. Możemy hydraulikę wyłączyć. Tak, ciśnienie spada. OK. Tutaj 40 Hz. Tutaj chłodzenie wyposażenia też wyłączamy. Ajajaj. Dobra, chyba jeszcze tutaj te generatory zostały, chociaż one chyba są wyłączone. Tak. To jest chyba wszystko wyłączone. Galej. Tutaj kuchni nie włączałem. Ale można było też podczas lotu sobie włączyć kuchnię. Właśnie to jest dużo pstrykaczy, których po prostu człowiek nie pamięta, żeby włączyć. Dobra. No i tyle, można powiedzieć. Chyba wszystko jest wyłączone. No, może pewnie o czymś zapomniałem, ale wygląda, że wszystko jest wyłączone. Tutaj basta i możemy dać na batery teraz. Możemy wyłączyć APU. I wyłączamy. No, możemy te podświetlenia sobie też wyłączyć. I APU się wyłącza i możemy wyłączyć baterię. I samolot powinien być zgaszony. Także tak wyglądał przelot Boeingiem 707. Bardzo fajnie wykonany samolot, niestety ma też troszkę mankamenty. Autopilot działa tak średnio, czasami często przestrzela. No nie za fajnie działał ten autopilot. Zagadkowe było też dla mnie to, że automatycznie mi ustawił wysokość przy podejściu na te 2100. No to było ciekawe, nie wiem czemu tak zrobił, ale... No ale tak zrobił i to było... No dziwne to było, że z automatu tak mi ustawił. No ale bardzo fajny samolot, fajnie wykonany. Mamy wiele tutaj takich smaczków. Troszkę ciężki właśnie ze względu na tą starą awionikę, gdzie mamy tego inżyniera. Musimy o tym, zwłaszcza to paliwo jest troszkę toporne, bo musimy zarządzać tymi zbiornikami i przelewać to paliwo. Zwłaszcza jak mamy mało tego paliwa. Trzeba na to bardzo uważać. No to jeszcze możemy zresetować nastaw na zero. Także ogólnie polecam sobie wypróbować i polatać tym samolotem, bo jest no, bardzo fajnie wykonany. Trzeba jedynie uważać trochę na autopilota i ogólnie lata nim się całkiem fajnie. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki i do następnego razu. Cześć Wam!